Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast. W tym tygodniu nagrywam w nowym mieszkaniu, także no, mam nadzieję, że wszystko to nie wybuchnie, ale ten temat w zasadzie wyszedł tak spontanicznie, ale stwierdziłam, że jest na tyle ważny i na tyle ludzki, że warto o nim dzisiaj troszeczkę podyskutować. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o zazdrości i zawiści. I już Wam tłumaczę, jaki w ogóle jest kontekst tego całego odcinka podcastu i tego naszego spotkania. Kontekst jest taki, że wczoraj udostępniłam takie okienko u siebie na story i poprosiłam Was o to, żebyście pochwalili się, bo jest paru panów. Co udało Wam się osiągnąć przez cały styczeń i luty? To też wiąże się z tym, że ja na początku Chyba jeszcze w styczniu już. Rozmawiałam tutaj był też live na temat planowania i chciałam się upewnić, czy właśnie te wasze postanowienia noworoczne, czy dalej z nimi jedziecie, czy one już popadły w niepamięć. No i okazuje się, że bardzo dużo z was, jakby dalej trwa w tych postanowieniach, z czego bardzo się ucieszyłam i stwierdziłam, że to jest super okazja na to, żeby zmotywować siebie nawzajem. Ja też to napisałam wczoraj u siebie na Story, że, albo dzisiaj, dla was to dzisiaj już było, że ja mam takie małe marzenie, żeby tutaj u nas naprawdę stworzyła się taka armia ludzi, którzy siebie wspierają. Żeby były jak najmniej tych negatywnie nacechowanych emocji, o których dzisiaj będziemy mówić, no ale nie udawajmy, że one mogą się pojawić. No i tak jak się spodziewałam, pojawiły się, no ale od początku. Więc bardzo dużo dziewczyn pochwaliło się, co im się udało przez te dwa miesiące nowego roku osiągnąć. I słuchajcie, ja po prostu byłam szczerze wzruszona, bo tam było. Milion fantastycznych wiadomości, że schudłyście, że urodziły się dzieci, że ktoś zaszedł w ciążę, że się ruszyłyście, że są regularne treningi itd., itd. Więc ja zdecydowałam się udostępnić te odpowiedzi, ponieważ uważam, że jest to fajne. Ja naprawdę szczerze cieszyłam się, jak na to patrzyłam. No, i pogrupowałam te odpowiedzi w takie powiedzmy kategorie. Oczywiście y, moja ulubiona kategoria to były zmiany w głowie, bo okazuje się, że mocno na nią, nad nią pracujecie i, i super, i super Wam się to udaje. Y, ale potem, jak już te wszystkie wiadomości gdzieś tam udostępniłam, to tak mnie ukuło, że hmm, ja się czuję super, czuję się dumna, ale nie zawsze tak jest. No, więc zadałam też pytanie, jak Wy się czujecie po odczytaniu tych wszystkich wiadomości. No i tak jak się spodziewałam, wiele osób zaznaczyło, że czują się super, że czują się dumne, ale było też dużo osób, które zaznaczyły, że no czują się może nie beznadziejnie, ale czują się zniechęcone. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, dlaczego my, widząc, że komuś się udaje, mimo że często nie chcemy, no bo tak na. Poziomie świadomości, my naprawdę nie chcemy czuć zawiści ani zazdrości, no ale te emocje gdzieś tam po prostu się pojawiają. I chyba na początku w tej całej mojej rozprawie dzisiejszej chciałabym przybliżyć jakieś takie, wiecie, sytuacje, żeby powiedzieć Wam, że to nie zdarza się tylko Wam. To naprawdę zdarza się każdemu człowiekowi. My mamy prawo do odczuwania. Całego spektrum naszych emocji. To nie jest tak, dlatego ja też często um, używam takiego określenia um, źle nacechowane emocje, negatywnie nacechowane emocje bo negatywne emocje kojarzą mi się oczywiście to jest tylko kwestia nomenklatury ale kojarzą mi się z takimi emocjami, których my powinniśmy nie odczuwać, których um, my powinniśmy się wyzbywać. No i oczywiście, jeżeli chodzi o zawiść i zazdrość, to może nie są to emocje, które najbardziej nam sprzyjają, natomiast nie jest to zakazane, żebyśmy my je odczuwały. Więc tutaj jest taka bardzo delikatna, gdzieś tam cienka granica, natomiast ja uważam, że dużo daje do myślenia, jeżeli już ją pojmiemy. Są to negatywnie nacechowane emocje. Ale to nie znaczy, że musimy się ich wystrzegać i po prostu nie mamy prawa ich e, czuć. Nie, to jest bardzo ludzkie, to się zdarza praktycznie na każdej płaszczyźnie naszego, e, naszego życia, tak? To nie jest e, tylko odchudzanie, to nie jest tylko praca, to może być życie, e, to może być życie rodzinne, e, nie wiem e, przyjaźń i tak dalej. Często taka e, Zawiść i zazdrość, to zaraz sobie rozgraniczymy, bo okazuje się, że jest tutaj dość znacząca różnica między tymi dwoma emocjami. Natomiast um, często takie właśnie um, negatywnie nacechowane emocje odczuwamy w momencie, kiedy my bardzo się staramy. Tak? Bardzo na przykład już. Uczepmy się tego, tego przykładu odchudzania się. Bardzo chcemy się odchudzić, tak? E, aplikujemy wszystko, co możemy. Zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, wyrabianie kroków, czysta micha, detoks cukrowy. No wszystko, wszystko tam gra. No i słuchajcie, e, mija miesiąc, mija dwa miesiące, e, coś tam Wam się udaje, ale nie do końca i nagle przychodzi do Was przyjaciółka i mówi Wam, że Słuchaj, ja ostatnio schudłam 5 kilo. No i wtedy właśnie bardzo często pojawia się ta emocja tej zawiści czy zazdrości. I my świadomie nie chcemy jej odczuwać, bo przecież jest to nasza przyjaciółka, czy nasza mama, czy osoba, na której nam zależy, ale jednak pojawia się to takie wiecie, to jest takie kucie od środka. Tak jak ktoś by wszedł tam pod skórę przez te wszystkie flaki i tak dalej i tak was puka od środka, że w głowie myślicie sobie ok, ja jestem szczęśliwa i próbujecie się nawet same do tego przekonać i mówicie sobie ja jestem szczęśliwa, gratuluję jej tego sukcesu, ale gdzieś tam od środka cały czas ktoś tam puka i ktoś tam wierci i w tym momencie my często, bardzo często próbujemy odrzucić tą emocję. Z głowy mi to wyjęłaś. Tak, bo słuchajcie, takie emocje są naprawdę ludzkie. To tak jak już powiedziałam wam, to nie odnosi się tylko do odchudzania. To jest na każdej płaszczyźnie. Przecież ja też funkcjonuję w społeczeństwie, też mam czasem takie emocje, tak? Jak widzę, że na przykład komuś tutaj z mojej konkurencji no można powiedzieć, ja. Dziewczyn nie, nie widzę jako konkurencji, bo naprawdę mam takie szczęście, że gdzieś tam znalazłam się w takim momencie i w takim y, tutaj towarzystwie, które się bardzo wspiera. No ale nie zawsze tak było. Wiecie już, że ja, y, że ja wychodzę z takiego bardzo konkurencyjnego środowiska y, szkoły muzycznej. No i słuchajcie, tam tak naprawdę porównywanie się, zawiść, zazdrość y, była. No, można powiedzieć, na porządku dziennym. Tam, jeżeli komuś wychodziło lepiej, zagrał ktoś lepiej na egzaminie, zagrał ktoś lepiej koncert, to mi bardzo, bardzo często towarzyszyło takie uczucie, no właśnie to, co, co wydaje mi się, że odczuły te osoby na poziomie odchudzania się i tych sukcesów waszych, że przecież ja się tak bardzo staram. Codziennie ćwiczę, codziennie wkładam taki wysiłek w to, żeby mi się udało, a przychodzi egzamin i wychodzi mi do dupy, a im wychodzi tak świetnie. No więc, e, niewiele myśląc, całą swoją zawiść. Kierowałam w stosunku do tych osób, którym wyszło. I ja się nie boję mówić o swoich emocjach, bo uważam, że no na pewno nie jestem jedyna z takimi rzeczami, więc nie będę Wam tutaj owijać w bawełnę. Często dochodziło do takich bardzo toksycznych rzeczy, typu. To pamiętam jeszcze, jakby było dzisiaj, że w podstawówce bardzo lubiłam się porównywać. To znaczy, lubiłam, nie lubiłam, ale to porównywanie wydawało mi się wtedy, że w czymś mi pomoże, tak? Czyli pytałam się swoich przyjaciółek, ile one ćwiczą, jak ćwiczą, co robią, i w momencie, kiedy na przykład jedna, jakaś tam moja koleżanka ćwiczyła mniej dziennie niż ja, no to ja już miałam takie wewnętrzne poczucie, że aha, dobra, to ona ćwiczy mniej, to jest ok. Nawet jeżeli ona ćwiczyła za mało, tak? Czyli od, w odniesieniu na przykład na odchudzanie, ktoś wam mówi, że no, odchudza się na takim małym deficycie, idzie to średnio, ale już macie takie poczucie, że wy robicie więcej. Więc to ego wasze ma taki boost, już jest wszystko ok, bo ona robi mniej, ja robię więcej, więc na pewno szybciej dojdę do tego swojego celu. Natomiast w momencie kiedy my się dowiadujemy, że ta osoba robi więcej, zaczynamy się porównywać, tak, że ona robi więcej, o Boże, to ja też muszę robić więcej, ja muszę robić lepiej. I to jest trochę droga do nikąd, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inną osobowość, inne predyspozycje i naprawdę to, że ktoś robi więcej, to nie znaczy, że robi to lepiej. Natomiast gdzieś tam w tym momencie, kiedy my odczuwamy tą zazdrość i tą nienawiść, to ma to jakieś takie bardzo drugoplanowe znaczenie. No więc te dwie emocje często właśnie wywodzą się z tego, że na czymś bardzo nam zależy. My na to bardzo długo pracujemy. No i decydujemy się doświadczać tych emocji, dlatego że tak naprawdę decydujemy, że ta osoba, której wychodzi, to jest tą złą osobą w całej opowieści. No i słuchajcie, myślę, że tutaj fajnie też było już, by sobie wytłumaczyć, jaka jest różnica między zazdrością a zawiścią. Ja tutaj przed live'em zostawiłam okienko, żebyście próbowały to same zdefiniować, bo to też za każdym razem Wam powtarzam, że to, że coś jest zdefiniowane przeze mnie, to nie znaczy, że Wy musicie to tak zero-jedynkowo brać, tak? Kinga tak powiedziała, to tak jest. Nie. Ja swoją wiedzę opieram oczywiście na źródłach zaufanych, na, na nauce i tak Nie mówię Wam tutaj swoich domysłów, a jeżeli nawet to te domysły dodaję do evidence-based źródeł, które mam. Natomiast napisałyście w tym okienku, że. Zazdrość może być pozytywna, że może y, motywować do działania, a zawiść to jest coś bardzo, bardzo y, negatywnego. I ogólnie macie w tym y, sporo racji, y, natomiast y, przywołajcie sobie taką jedną sytuację, kiedy wy byłyście zazdrosne często ta zazdrość odzywa się na przykład w momencie, kiedy mamy jak, jakiegoś partnera albo partnerkę, no i w naszej opinii ten partner czy partnerka za długo rozmawiają z jakąś inną osobą i przestaje nam się to podobać. No i właśnie, zazdrość często występuje w takiej konfiguracji trójkątnej, że tak powiem. Wiem, że to brzmi źle, ale zazwyczaj w w tym tutaj w tej sytuacji pojawiają się trzy osoby: Jestem ja, jestem, jest ktoś, na kim mi zależy, albo coś na czym mi zależy i jeszcze jakaś jedna osoba, która, której też w jakiś sposób zależy na tej samej rzeczy lub na tej samej osobie. Więc tu już mamy pierwszą różnicę między zazdrością, a zawiścią. Bo zawiść jest zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy na scenie występują dwie osoby. Więc zazdrość to są trzy osoby, zawiść to są zazwyczaj dwie osoby. I zazdrość e, następuje wtedy, kiedy my reagujemy e, na groźbę e, utraty czegoś, tak? Czyli mamy już coś fizycznie albo posiadłyśmy jakąś umiejętność i boimy się, że ktoś lub coś nam e, ją odbierze. E, natomiast zawiść e, pojawia się wtedy, jest naszą reakcją na coś, co wydaje się nam, że powinnyśmy mieć. Czyli to jest właśnie, odnosząc się już do odchudzania, częściej będziemy czuły zawiść, ponieważ na przykład widzimy, że ktoś schudł, nie wiem, 10 kilo i wydaje nam się, że my też powinnyśmy schudnąć te 10 kilo. Oczywiście w naszym języku zawiść i zazdrość gdzieś tam funkcjonują Przemiennie, tak? Często wchodzi się w te detale, ale warto zdawać sobie sprawę z tej różnicy, bo tak naprawdę, już trochę tutaj, zbaczając z dzisiejszego tematu, też jeżeli chodzi o kompulsywne obiadanie się czy zaburzenia odżywiania, to jest też tak, że bardzo dużą rolę tutaj odgrywają emocje. A w momencie, kiedy my nie umiemy nazwać dobrze tych emocji, to też ciężko nam jest poradzić sobie z tymi zaburzeniami. Już Wam podaję przykład. Zazwyczaj ludzie oceniają swój, swoją, swoje emocje i swój nastrój na zasadzie no, czuję się dobrze, czuję się źle. Ale jest całe spektrum tych złych, czy jak ja wolę nazywać je, negatywnie nacechowanych nastrojów, emocji. To znaczy, dlaczego ja się dzisiaj czuję źle? Może jestem zestresowana, może jestem sfrustrowana, może właśnie czegoś zazdroszczę, może jestem zawistna, może jestem poddenerwowana. Wiecie, jest bardzo, bardzo dużo różnych emocji, które można fakować do ogólnego wora: czuję się źle. I jest to bardzo ważne, żeby te emocje u siebie wykrywać, dlatego że często na przykład obiadanie pojawia się w momencie, kiedy jesteśmy zestresowane, ale niekoniecznie w momencie, kiedy jesteśmy sfrustrowane na przykład tym, że coś nam nie wychodzi. Więc dlatego też niby tutaj taka mała, wydawać by się mogło, nic nieznacząca różnica między zawiścią a zazdrością, ale może być to jakiś dalszy krok dla Was, żeby, żeby to połączyć gdzieś tam z waszymi zaburzeniami odżywiania czy z przejadaniem się, okay? e, Czyli jeszcze raz powtórzę. E, zazdrość to jest często e, konfiguracja trzech osób czy trzech e, czynników e, i zazwyczaj e, odnosi się do osoby lub rzeczy, którą już mamy. Natomiast zawiść jest... E, Odnosi się do dwóch osób czy dwóch czynników, i jest to bardziej emocja kierowana w stosunku do tego, co chciałybyśmy mieć, ale nie mamy. No więc to też płynnie łączy się z tym, co już Wam powiedziałam, że skoro chcemy coś bardzo mieć, staramy się, jak już sobie ustaliłyśmy, staramy się bardzo często, żeby to mieć, ale tego nie mamy, a ktoś to ma, no to naturalne jest to, że. Rodzi się w nas zawiść. I wracając do tych Waszych spostrzeżeń z okienka, często też zawiść jest nazywana taką jadowitą zazdrością. Tak, że zawiść to jest taki jakby dalszy etap, etap zazdrości, i rzeczywiście często podkreśla się, że ta zawiść jest jednak bardziej nacechowana negatywnie niż zazdrość. No i słuchajcie, z czego tak naprawdę ta zawiść, to takie pukanie od środka, takie udawanie przed całą sobą, że nie no ja się przecież cieszę, ja się cieszę, że jej wychodzi, a potem wracamy do domu i płaczemy w poduszkę, że dlaczego mi nie wychodzi, tak? Dlaczego tak się dzieje? Ano, dlatego, że od zawsze bardzo często ta zawiść rodzi się w momencie, kiedy my traktujemy ludzi jako bezpośrednią naszą konkurencję. No, nic dziwnego. Tak od małego jesteśmy uczeni, że skoro robimy coś, co robi też ktoś inny i robimy to w mniej więcej ten sam sposób, no to ta osoba automatycznie staje się naszym, naszą konkurencją naszym konkurentem czy konkurentką. I Wiecie, to jest troszeczkę też właśnie tak, że jest to związane z tym, że tak naprawdę, gdybyśmy my się nie porównywali z nikim nigdy, no to praktycznie pewnie byśmy nie przeżyli do tego momentu, tak? No bo wiadomo, że na, przestrzeniach, na przestrzeni czasu tak naprawdę wygrali najsilniejsi, najsilniejsi, którzy potrafili wyciągać wnioski, że ok, skoro tamten. Nie wiem, zalecał się do kogoś tam, to je, jeżeli ja to zrobię lepiej, to będę miał dzieci i moje pokolenie przetrwa. Także to wszystko jest tam gdzieś wytłumaczalne ewolucją. Natomiast tak jak już nieraz mam, wspominałam, to, że coś jest u nas wykształcone na drodze ewolucji, nie znaczy, że nie może być zmienione. Są jakieś pewne tendencje, które. Pewnie będą się utrzymywać, natomiast jesteśmy już w tym momencie na tyle świadome, że możemy to najpierw wyciągnąć z podświadomości, a potem świadomie modulować. I tutaj właśnie bardzo ważne jest to, żeby nabić tą psychologiczną elastyczność. No ale dobrze, wracając do tej konkurencji. No więc tutaj chyba najważniejsze jest zrozumieć to, że tak naprawdę bezpośredniej konkurencji nigdy nie mamy i mieć nie będziemy. Dlatego, że nie ma drugiej Kingi, nie ma drugiej Marysi, nie ma drugiej Kasi i nie ma drugiej takiej osoby, jaką jesteś ty, która tutaj w, w tym momencie mnie słucha. E, oczywiście, gdzieś tam, na jakimś etapie, wszystkim nam zależy. Na podobnych rzeczach, żeby być szczęśliwymi, żeby być spełnionymi, żeby spełniać marzenia, żeby być zdrowymi, tak, ale nikt nie będzie robić tego w taki sam sposób, w jaki będziecie robić to wy. Więc tak naprawdę tutaj kwestia konkurencji już zupełnie odpada. Natomiast. Um, Ciężko jest sobie to czasem wytłumaczyć, ale o tym powiem jeszcze na koniec, przy tym jak będę Wam mówić, jak w zasadzie radzić sobie po prostu z tą zawiścią. Drugim takim czynnikiem, który uaktywnia tą zawiść czy zazdrość, jest to, że Zbytnio interesujemy się życiem innym. To też wynika właśnie z tego, że postrzegamy innych jako konkurencję, tak? Zaczynamy śledzić te osoby, zaczynamy patrzeć, co one robią, jak robią, kiedy robią, czego nie robią, jak reagują, co mają. I tak naprawdę ten efekt jeszcze bardziej wzmagają dzisiejsze czasy, ponieważ wszyscy mamy Instagrama, tutaj się spotykamy. No i Instagram to jest taka super scena. Na podglądanie innych ludzi, tak? Ja patrzę, że jej się udaje, że jej to wychodzi. No i też chcę być taka jak ona. Więc ten Instagram staje się takim, taką sceną, do której my wcześniej nie miałyśmy dostępu. To znaczy, jak byliśmy w szkole. To mogłyśmy się porównywać do ludzi ze szkoły tylko wtedy, kiedy w tej szkole byłyśmy. A teraz okazuje się, że otwierają się zupełnie nowe drzwi, drzwi, przez które możemy wejść prawie po prostu ludziom do łóżka. Tak? Widzimy dokładnie, co nasza influencerka robi, jak się zachowuje, jakie ma myślenie, czego używa, jakiego zegarka używa, jakiego kubka używa. To naprawdę idzie aż do. Tych, no, tych poziomów. No i naturalnie znowu porównujemy się, znowu zaczynamy konkurować. Skoro ona tak ma, to ja też tak chcę mieć. A skoro ona tak ma, a ja tak nie mam, no to czuję się beznadziejnie. Więc ta konkurencja i zbytnie właśnie takie zainteresowanie się tym życiem innych ludzi, sprawia, że my po pierwsze, czujemy się beznadziejnie, a po drugie, że też jakby nasze życie przestaje nas trochę w zasadzie to nawet nie trochę, tylko dużo bardziej, mniej interesować niż życie tych innych osób. I to też prowadzi oczywiście do frustracji, do takiego poczucia, że jestem beznadziejna, że moje życie jest byle jakie, że nic w zasadzie się w tym życiu nie dzieje, no bo no patrzcie, no tam u tej to się co chwilę coś dzieje, tak? I ja na przykład daję sobie też sprawę, że niektóre osoby patrząc na mnie mogą Czuć taką zawiść. E, bardzo bym chciała, żeby to nie następowało. Natomiast e, chciałabym wam tutaj od razu e, powiedzieć, że słuchajcie, no, to nie jest tak, że ja mieszkam w Nowym Jorku, przeprowadziłam się teraz i po prostu życie jak w Madrycie. E, zaraz będę mówić o poszerzaniu perspektywy ale tutaj już powiem, że to co my widzimy w sieci i pewnie już bardzo dobrze sobie z tego zdajecie sprawę, to jest tylko jakaś iluzja. To jest jakaś kreacja i nawet jeżeli ja próbuję wam pokazywać często takie no Prozaiczne aspekty życia, tak? Że na przykład dzisiaj jestem zmęczona, że w ogóle nic nie popracowałam, że nic mi nie wychodzi, że co chwilę mi się coś rozbija, że co chwilę coś gubię, albo co chwilę coś wywracam, albo co chwilę wymieniam gofrownicę, której chyba już nigdy dobrej nie kupię. To wiem, że mimo wszystko ta zawiść u niektórych może się uaktywniać. Natomiast no, to jest tylko kreacja, tak? Ja się staram pokazywać te. Normalne aspekty życia, ale mimo wszystko nie pokazuje wszystkiego, tak? To nie jest Big Brother, gdzie Wy mnie widzicie dokładnie, jak to wszystko wygląda, i to jest też normalne. Nikt nie chce zatracić tej prywatności swojej. Natomiast chcę, żebyście pamiętały, że też na Instagramie, po prostu, Instagram to jest pewna kreacja. Czasem bardziej oderwana od rzeczywistości, czasem mniej oderwana od rzeczywistości, ale jest to kreacja swojego życia widzianego oczyma twórcy. Tak bym to określiła. Kolejną przyczyną odczuwania tego drapania od środka, tego pukania od środka, czyli tej zawiści, jest to, że czasem po prostu jesteśmy niezdolni do osiągnięcia w tym momencie jakichś swoich celów. Tutaj pojawia się też zagadnienie zasobów psychoenergetycznych. Czasem po prostu jest tak, że jesteśmy w momencie swojego życia, kiedy mimo to, że bardzo chcemy i bardzo się staramy, to po prostu nie możemy, bo czujemy się zmęczone, bo na przykład mamy dzieci, a porównujemy się do osoby, która tych dzieci nie ma, przez co ma więcej czasu. Ja tutaj też od razu Wam powiem, że pracowałam jako oper. Pewnie już to wiecie. Opiekowałam się trójką dzieci i uwierzcie mi, to, jaką ja mam teraz sytuację, to, że ja mam czas, żeby się rozwijać, edukować, być tutaj z Wami, tworzyć treści, to jest tylko i wyłącznie wypadkowa tego, że ja. Jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, pozbyłam się jakiegoś swojego obowiązku. tak Pozbyłam się tego obowiązku opiekowania się dziećmi i przez, co, przez to zwolniłam się masę czasu na rozwój. Ale jeżeli któraś z Was tutaj jest mamą trójki dzieci albo dwójki dzieci, dodatkowo bardzo chce schudnąć i patrzy sobie na taką mnie, to wcale się nie dziwię, że ta zawieść gdzieś tam się pojawia, dlatego że. No, ta perspektywa staje się taka zupełnie odrealniona, ale o tym zaraz będę mówić, jak walczyć z tą zawiścią. Także czasem po prostu jesteśmy w momencie swojego życia, kiedy chcemy coś bardzo osiągnąć, ale nie możemy ze względu na różne czynniki, ale brakuje nam tego momentu zastanowienia się, że kurczę, dlaczego ja tego nie mogę osiągnąć. A najprostszym, no zawiść to jest taka dość prosta emocja do odczucia, taka bardzo ludzka, taka, która wiecie, przychodzi tak instant, po prostu jest. Więc skoro ja nie mogę osiągnąć swojego celu, a ona znowu osiągnęła, no to znaczy, że po prostu jest to coś, czego ja jej zazdroszczę, tak? Kolejną przyczyną odczuwania tej zazdrości i zawieści może być ogólnie nasze nastawienie do życia. Jeżeli my jesteśmy pesymistyczne, to zobaczcie też, że nasze emocje wpływają na nasze zachowania i ogólnie na naszą sytuację. Czyli w momencie, kiedy ja będę się czuła, hmm, będę pesymistyczna, tak? Nie będę hmm, widziała jakby sensu w swoich działaniach, będę się zniechęcała tym, że coś mi nie wyszło. No to najprawdopodobniej dojdę do wniosku, że to i tak jest wszystko bez sensu, tak? No skoro mi nie wychodzi, to po prostu przestanę to robić. W nawiązaniu do zaburzenia odżywiania wtedy najczęściej pojawiają się też kompulsje. Skoro odchudzam się przez parę miesięcy i nie ma tutaj żadnego efektu, no to bez sensu, ja się w ogóle staram. Rzucę to wszystko, obiem się i, i tyle, tak? No i oczywiście potem znowu wracamy do punktu wyjścia, znowu jest okres głodówki, kiedy ja odpłacam głodzeniem się to, że zjadłam tak dużo kalorii. No i już wszystkie zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to koło, które nigdy się nie zamyka, do momentu, kiedy my zadecydujemy, że coś w tym kole zmieniamy. No więc ten pesymizm może właśnie prowadzić do tego, że obniża nam się sprawczość. Nie chcemy po prostu działać i przestajemy działać w wyniku tego, że po prostu w siebie nie wierzymy. No i na koniec zostawiam sobie taką może dość kontrowersyjną, kontrowersyjne nastawienie do życia, a mianowicie jest to arogancja. Są osoby aroganckie. To są takie osoby, które wierzą, że im się należy, że one wiedzą najlepiej i tak naprawdę to nie wiem, dlaczego innym wychodzi a mnie nie, skoro ja i tak już jakby posiadłam całą, wiecie, wiedzę na temat czegoś, na przykład odchudzania, skoro ja już to wszystko wiem, to dlaczego mi się to udaje, skoro, no dlaczego mi się to nie udaje, tak? Skoro ja już jestem taka mądra i tak naprawdę no należy mi się to. Wtedy pojawia się też taka myśl, mi się to należy i mi się to nie, nie należy, ale mi się to należy, dlatego że ja włożyłam cały wysiłek świata w to, żeby mi się udało. I słuchajcie, to też jest tak, że Trzeba się automatycznie winić za to, że gdzieś tam ta arogancja czasem się pojawia. Ja jestem jednak zdania, że jesteśmy ludźmi i te emocje bardzo często się mieszają. Tylko, że jest taka różnica, że niektórzy decydują się brnąć w te emocje, a niektórzy po prostu decydują świadomie, że kurczę, ok, jest we mnie taka emocja, widzę, że ona istnieje. Ale nie brnę w nią, tak? To jest tak, jak, nie wiem, jedziemy powiedzmy do Warszawy i pojawia nam się jakiś tam znaczek, że tędy do Krakowa czy do Gdańska, a my nie chcemy jechać do Gdańska, tylko chcemy jechać do Warszawy, więc no po prostu ignorujemy ten znak, tak? On nas nie interesuje, ale notujemy, że on tam był. Tak samo może być właśnie z emocjami. Notujemy, że jest w nas jakaś taka nuta zawiści, nuta arogancji, natomiast świadomie staramy się i decydujemy na to, że nie brniemy w tą emocję. Więc to są takie czynniki, które ja bym tutaj wyszczególniła: czynniki, które pobudzają tą zawiść czy tą zazdrość, no i tak naprawdę, jakie to może mieć skutki. Skutki zazdrości czy zawiści mogą być takie, że znacznie obniży się poczucie naszej wartości, czyli to już jest to, o czym ja wcześniej wspomniałam, tak? Przestajemy wierzyć w to, że może nam się cokolwiek, cokolwiek udać. To jest też to, co Wy same napisałyście mi w okienku. Tam było mnóstwo takich wiadomości, że. Jestem teraz w momencie swojego życia, kiedy mi się nie udaje, i jak czytam takie wiadomości, że komuś się udało, to czuję się źle, bo im się udało, a mi nie. Więc od razu właśnie popadamy w taki ciąg, że im się udaje, mi się nie udaje, więc coś jest ze mną nie tak, ja nie umiem. I zastanówcie się teraz, jak takie nastawienie wpływa na naszą samocenę. Bardzo źle, bo dochodzimy do prostego wniosku, że po prostu ja jestem jakaś wybrakowana. Skoro wszystkim się udaje, a mi nie, no to jak inaczej można to wytłumaczyć? A można to wytłumaczyć bardzo prosto, na przykład właśnie tym, że mamy mniejsze zasoby psychoenergetyczne, że nie mamy teraz w tym momencie na to siły, nie mamy energii, mamy jakieś inne priorytety, mamy jakieś inne wartości, inne cele. Musimy się teraz skupić na przykład na tym, żeby poszukać pracy, a nie na tym, żeby schudnąć. Więc. Często to jest kwestia tylko przeczekania tego kotła emocji i energii i wynalezienia takiego momentu w naszym życiu, kiedy my mamy spokój. Ten ogień już się zagasił, tak? Powiedzmy, znalazłam pracę, więc teraz mogę się skupić i włożyć tą energię, całą swoją energię, jaką mam, w swoje zdrowie, czy właśnie w redukcję i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym takim aspektem, który może się u nas pobudzić, jeżeli często odczuwamy zawiść i decydujemy się w to brnąć, jest to, że jeżeli ta zawiść jest skierowana w stosunku do naszych najbliższych, a umówmy się, często tak bywa, często tak bywa, że nawet jeżeli zależy nam na danej osobie, jest to nasza przyjaciółka na przykład, no to mimo wszystko odczuwamy to kłucie. Ja Wam powiem ze swojego przykładu. Dobrze to pamiętam. W czasie liceum miałam taki okres, kiedy bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby śpiewać. I faktycznie bycie w szkole muzycznej stwarzało taką przestrzeń na to, żeby gdzieś tam się pokazać, gdzieś wyjść, wystąpić. I dostałam się, bo powiedzmy do takiego zespołu, gdzie śpiewałam ze swoją przyjaciółką. I na początku my się bardzo z tego cieszyłyśmy, dlatego że byłyśmy dla siebie takim wsparciem, tak? Wychodziłyśmy na tą scenę razem, śpiewałyśmy razem. No ale oczywiście z czasem pojawiły się hmm, takie opinie innych, takie bardzo porównujące nas, tak? I oczywiście to było raz na korzyść mojej przyjaciółki, raz na moją korzyść, ale każdy taki komunikat wzmacniał nas w tej konkurencji między sobą, właśnie w tej zawiści. I doszło do tego, nawet ostatnio z nią na ten temat rozmawiałam, że każdy jej sukces, każdy jej angaż wzbudzał we mnie takie emocje. Wiecie, dlaczego jej się udało Aminie, dlaczego ją wybrali Aminie. Ja w pewnym momencie bardzo ciężko mi było cieszyć się z jej sukcesów, bo każdy jej sukces traktowałam jak swoją porażkę. I rozmawiałam z nią ostatnio na ten temat. Okazało się, że była też taka sytuacja, kiedy jakaś tam nauczycielka w mojej pamięci. E, przez to wszystko zachowało się to w takiej formie, że ja byłam pewna, że ta nauczycielka po jakimś tam naszym występie pochwaliła moją przyjaciółkę i powiedziała jej, że, żeby nigdy nie przestawała śpiewać, bo widać, że to jest jej pasja. I ja byłam święcie przekonana, że ta nauczycielka e, powiedziała to mojej przyjaciółce. A w ten weekend okazało się, że było zupełnie odwrotnie. I e, w tym momencie też moja przyjaciółka powiedziała mi, że ona czuła się bardzo poczuła właśnie to kucie, tak? to pieczenie od środka, że ktoś chwali mnie, mimo że ja jestem jej przyjaciółką i ona się z tego świadomie cieszy, no ale w tym samym momencie czuła się po prostu bardzo źle i zapamiętała to na bardzo długo, bo to pewnie wydarzyło się jakieś, nie wiem, 8 lat temu, a my dalej obydwie to pamiętamy. Więc skupianie się na tej zawiści, może tak naprawdę też sprawić, że my przestajemy widzieć swoje możliwości, tak? Frustrujemy się, że ktoś jest lepszy, ale nie widzimy, że my też jesteśmy dobre, że to, że komuś raz wyszło lepiej, lepiej, po prostu wyszło inaczej, to nie znaczy, że mi nie wychodzi. My możemy być obydwie dobre i obydwie możemy być inne w tym, co robimy, w tym samym, co robimy. No, i to wszystko może oczywiście prowadzić do osłabionych więzi, tak, bo w momencie, kiedy my decydujemy się na brnięcie w tą zawiść, no to ona zaczyna nas zżerać od środka. My już coraz mniej cieszymy się z tych sukcesów, coraz bardziej czujemy to pieczenie, i w pewnym momencie zawiść może doprowadzić naprawdę do bardzo poważnych konsekwencji. Ja uwielbiam słuchać. Kryminalnych historii, i powiem Wam, że naprawdę motywem do wielu, wielu e, morderstw e, czy zabójstw e, jest właśnie zawieść o jakieś bardzo prozaiczne rzeczy, o pieniądze, o sukces. I e, tak naprawdę, e, w momencie, kiedy te osoby potem już odpowiadają za swoje czyny, to często nawet nie potrafią do końca świadomie wyjaśnić, dlaczego e, powstała taka eskalacja tej. E, tego, co oni zrobili, tej emocji. No a wszystko zaczęło się oczywiście od tego, że po prostu czegoś tej osobie zazdrościli. Także hmm, trzeba uważać, żeby po prostu nie brnąć w te emocje, żeby na jakimś etapie pomyśleć, że okej, okay, to jest spoko, że jej wychodzi. Mam prawo do odczuwania całego spektrum emocji, mam prawo do tego. Żeby być zazdrosna, żeby czegoś zazdrościć, ale tak jak z tym znakiem, nie decyduję się jechać do Gdańska i podążać tą inną ścieżką, tylko zostaję na swoich torach, jadę do Warszawy i skupiam się na Warszawie. Kolejną konsekwencją e, może być też e, właśnie obniżone poczucie własnej wartości, czyli, czyli to, co już e, nakreśliłam. E, zaczynamy myśleć, że jesteśmy beznadziejne, że wszystko udaje się tamtej drugiej osobie, ale mi nie. E, to też wpływa oczywiście na nasze, mm, na nasze czyny. Przestajemy się starać e, i czujemy coraz większą e, nienawiść. Więc e, trzeba naprawdę na to uważać. E, Nienawiść to już jest bardzo y, też taka y, toksyczna, y, toksyczna emocja, ponieważ y, chcąc, nie chcąc, wtedy y, zobaczcie, że oddajemy kontrolę y, nad sobą innej osobie. Ta nasza kontrola nad y, naszą głową i naszym ciałem y, jest w rękach tej drugiej osoby. Y, y, w zależności od tego, co ta druga osoba zrobi czy powie, tak my się czujemy. I możemy się wypierać, że nie, że przecież nasze odczucia to są nasze odczucia, ale jakby źródło tych emocji zupełnie znajduje się już po stronie tej drugiej osoby, i wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której tak naprawdę nikt by się nie chciał znaleźć, ponieważ każdy z nas czuje taką potrzebę. Decyzyjności swojego, o, o swoim życiu, tak? Ja chcę decydować, jak y, to życie, y, jaki ma tor, i może y, niekoniecznie chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy y, ktoś, kogo być może nawet nie lubię, bo przecież zawiść też może się y, pojawić y, w stosunku do ludzi, y, których my nie lubimy. No, i, i, i wtedy właśnie ta osoba przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Więc to są, to są konsekwencje takiego właśnie częstego zatracania się w tej zawiści. Natomiast no chyba najważniejsza część tego spotkania to jest to, jak sobie poradzić z tymi, z tymi ciężkimi, bardzo trudnymi emocjami. I słuchajcie, pierwszą moją radą. Jest to, żeby zmienić perspektywę, poszerzyć tą perspektywę. Zobaczcie, że zawsze porównujemy się do osób, które w naszej opinii coś robią lepiej albo mają lepszą sytuację życiową, ale wtedy zatracamy zupełnie tą perspektywę, że, kto, że przecież my też mamy OK, tak? Ktoś może na nas patrzeć i myśleć sobie, że kurczę, jak ta osoba w ogóle może narzekać. W momencie, kiedy ja mam o wiele mniej niż ona ma. I tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy my, bo nie jestem fanką takiego, jak ktoś mi mówi, że nie narzekaj, bo wszyscy inni mają gorzej. Okej, okay, ale jakby żyjemy w swoim życiu i fajnie jest poszerzać tą perspektywę, zdawać sobie sprawę i pamiętać o tym, że faktycznie są inne problemy, których my nie znamy i które nas nie dotykają, i bardzo dobrze. Natomiast też nie jestem fanką tego, żeby nagle umniejszać swoim problemom tylko dlatego, że ktoś inny się z nimi nie zmaga. Tak? To jest tak jak na przykład w pandemii. Ktoś tam mógł wylatywać i ludzie mówili, że za granicę. I niektórzy tam się odzywali, że jak takie osoby mogą się cieszyć w momencie, kiedy inne osoby umierają. Tutaj też wchodzimy trochę na empatię, natomiast słuchajcie, każdy z nas żyje swoim życiem i uważam, że to jest ok, kiedy my odczuwamy nasze problemy, jakby to były problemy wagi najwyższej i najcięższej, ale Zawsze taki ground point jest w moim e, poczuciu potrzebny, żeby właśnie zdać sobie sprawę, że kurczę, niektórzy naprawdę mają inną sytuację, gorszą sytuację od nas. E, w momencie, kiedy my to e, zauważamy, e, automatycznie e, zwiększa się to nasze poczucie, że kurczę, może jednak moje życie wcale nie jest takie złe. Może ja jednak mam czas, żeby dosięgnąć tego poziomu, do, do którego mierzę, ale może to nie jest koniecznie teraz i nie musi stać się to z minuty na minutę, więc pomyślenie sobie o innych czasem po prostu pomaga poszerzyć tą naszą perspektywę i nabrać takiego powietrza w tym wszystkim. Drugą moją radą na to, jak trochę umniejszyć tej zawiści, jest to, żeby po prostu przestać się porównywać. Wiem, że to jest bardzo ciężkie, bo tak jak już sobie tutaj ustaliłyśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie każdy porównuje się do każdego. Natomiast to jest to, co ja już też powiedziałam. Nie mamy bezpośredniej konkurencji a nawet jeżeli ją mamy to możemy zrobić te same rzeczy na milion innych sposobów ale nigdy nie mamy całego oglądu na to jak to życie osoby do której się porównujemy wygląda bo to że my widzimy jakiś sukces który może być sukcesem tylko w naszych oczach to nie znaczy że ten sukces jest taki pełny wiecie to są te sytuacje kiedy na przykład widzimy że ktoś dostał podwyżkę i stwierdzamy, że wow, no super. Ona dostała podwyżkę, a ja nie dostałam podwyżki, a przecież pracujemy tak, tak samo, a może ja nawet lepiej pracuję. I uważamy, że ona teraz odniosła taki sukces, że po prostu jej życie się totalnie zmieniło. A często, wchodząc dalej, patrząc na cenę tego sukcesu, okazuje się, że wcale byśmy się nie zamieniły. To znaczy, za tym sukcesem mogą stać godziny przepełnione zmęczeniem, zamartwianiem się, konkurowaniem, tym, że zupełnie jest zaniedbane życie prywatne. Także to, że widzimy jakąś część sukcesu, to nie znaczy, że tym sukcesem możemy nazwać całe życie tej osoby. I tutaj też. Nie chcę, żebyście na siłę doszukiwali się takich argumentów, że a, dobra, to tylko jest jeden sukces, a tak naprawdę to pewnie całe jej życie jest beznadziejne, więc super. No bo to jest podbijanie tylko swojego ego. Nie ma w tym nic złego, że są jakieś osoby, które odnoszą sukcesy, którym się udaje. Ale zobaczcie też, że podchodząc do takich osób z zawiścią, odcinamy sobie trochę drogę od tego, żeby od takich osób się uczyć. Bo skoro ta osoba w naszych oczach um, osiągnęła coś do czego my brniemy, do czego dążymy, no to dlaczego nie skorzystać z jej rad? Tak? Dlaczego się nie spytać, jak do tego doszła? Co zrobiła? Co działało, co nie pasowało? Um, takie dobre nastawienie, otwarte nastawienie, poszerzona perspektywa um, pozwala nam um, podejść do tej osoby z takim bardziej otwartym sercem um, i z takim nastawieniem, że ona właściwie może nam pomóc, tak? bo ona już przeszła przez może więcej etapów niż my i może nam dokładnie opowiedzieć o tych etapach: jakie tam się czają, nie wiem, zagrożenia, na co warto uważać, w co się warto zabezpieczyć. Także brnąc w tą zawieść, często właśnie odcinamy sobie też drogę do takiego samorozwoju. Jak sobie z tym, jeszcze z tą zawiścią poradzić? No właśnie tak, żeby się otworzyć, żeby sobie też tłumaczyć. To jest taki ciągły dialog wewnętrzny. Pogodzenie się z tym, że odczuwamy jakieś negatywnie nacechowane emocje, ale po pierwsze, nie brnięcie w nie, po drugie, tłumaczenie sobie, że to jest normalne, a po trzecie, też świadome kierowanie swojej uwagi? Na pozytywne aspekty tej całej sytuacji. Kolejną rzeczą, jaka bardzo też pomaga w tym wszystkim, jest praktykowanie wdzięczności. I uwierzcie mi, ja to chyba pierwszy raz w ogóle usłyszałam od Ani z profilu: Ania maluje, i to jest taki mega game changer. Naprawdę, często gdzieś tam zapominamy też o tym, co my mamy. To, że coś nam się nie udaje, coś, na czym bardzo nam e, zależy, przeważa nad całym naszym życiem, tak? Czyli nieważne, że ja jestem szczęśliwa, że jestem zadowolona, że jestem zdrowa, że mam zdrowe dzieci, fajnego partnera wspierającego, że powodzi mi się w pracy, że mam pasję. To wszystko staje się niczym w momencie, kiedy na przykład e, ja stwierdzam, że nie schudłam w ten miesiąc dwa kilogramy, a takie miałam założenie. I wtedy bardzo fajnie się sprawdza właśnie to. Ten sposób, kiedy my siadamy wieczorem, i oprócz planowania kolejnego dnia, fajnie jest też zapisać chociaż trzy rzeczy, dzięki którym my dzisiaj czujemy się wdzięczne. I to mogą być naprawdę prozaiczne rzeczy. Uwierzcie mi, że im bardziej będziecie to stosować, tym łatwiej będzie Wam to przychodzić. I z tego też e, wiążą się mikrozachwyty, e, czyli te witalne zachwyty, o których ja cały czas tutaj trąbię, te e, małe rzeczy, które e, codziennie widzimy, ale w pewnym, w pewnym momencie, pewnego dnia przychodzi taki moment, kiedy my widzimy te same rzeczy, rzeczy zupełnie innymi e, oczami. I w tym pomaga właśnie praktykowanie wdzięczności. I uwierzcie mi, że ja mam często takie momenty, kiedy naprawdę, jak dochodzi do mnie na przykład to, że mam dwie nogi, że mogę się spokojnie wszędzie przetransportować na tych nogach, że nie muszę polegać na innych osobach, że nie muszę patrzeć, czy jest rampa, czy jest winda, to. Na drodze prakty praktykowania tej wdzięczności ja już um, jestem w stanie odczuwać takie naprawdę bardzo głębokie szczęście, spowodowane czym, czymś niby tak małym, ale też takim, takim wielkim, jak po prostu posiadanie nóg, które są zdrowe. Także to naprawdę pomaga, uwierzcie mi, i nie trzeba siedzieć nad tym pięciu godzin dziennie wieczorem. Po prostu bierzecie kartkę i zapisujecie trzy rzeczy, za które jesteście dzisiaj wdzięczne. Na początku będzie ciężko znaleźć te rzeczy, ale praktyka czyni mistrza. W tym wszystkim pomaga też pomaganie innym. Kiedy my angażujemy się w coś, co jest dla nas ważne, Odciągamy naszą uwagę od tego, co się dzieje u innych osób, tak? Czyli to, o czym sobie na początku mówiłyśmy. Przestajemy Przykuwać uwagę do życia innych, tylko skupiamy się na tym, co jest dla nas ważne, czyli cała ta nasza energia, ta nasza świadomość skupia się na naszych działaniach. A jesteśmy tak skonstruowani, że chcąc nie chcąc, nawet jeżeli ktoś by się bardzo wypierał, pomaganie innym po prostu pomaga też nam, bo zaczynamy odczuwać takie szczęście, że mogłyśmy się czymś podzielić i że ktoś. Dzięki nam jest teraz w jakimś lepszym momencie swojego życia. Także bardzo tutaj poprawiają sytuacje i nasz nastrój, na przykład jakieś wolontariaty. Szczególnie to jest zauważalne w, przy takich okazjach typu Boże Narodzenie, kiedy bardzo łatwo można wesprzeć jakąś zbiórkę. Także uwierzcie mi, ja wiem, że są różne sytuacje materialne ale to też nie zawsze musi być pomoc materialna to może być na przykład noszenie jakiejś dodatkowej kanapki w torebce i w momencie kiedy widzicie, że ktoś jest głodny i prosi o jedzenie no to wyciągacie tą kanapkę i się po prostu nią dzielicie to naprawdę super działa i uwierzcie mi, że poczujecie się samą sobą po prostu o wiele lepiej, o wiele szczęśliwsze i to jest może też kontrowersyjna porada, natomiast ja się tego nauczyłam tutaj w Stanach, żeby po prostu więcej komplementować. W Polsce naprawdę ja mam takie poczucie, że ludzie boją się komplementować, że to będzie coś dziwnego, że coś takiego niespotykanego, że po prostu tym komplementom towarzyszy jakieś takie uczucie cringe'u. A tutaj w Ameryce zupełnie tak nie jest. Tutaj na ulicy ludzie się po prostu zaczepiają i nie ma w tym nic dziwnego, że ktoś nagle powie Wam, że wow, ale wyglądasz super w tej sukience i Wy zupełnie nie musicie się zatrzymywać, nawiązywać w ogóle zupełnie jakiejś rozmowy, po prostu mówicie dziękuję i czujecie się od razu lepiej. I ta osoba też się czuje lepiej. Więc ja tutaj naprawdę Was gorąco zachęcam, żeby się komplementować. Też starajmy się nie komplementować na poziomie ciała. Tutaj byłabym bardzo uważna, dlatego że to, że my powiemy komuś, że wow, ale super wyglądasz, schudłaś. To niekoniecznie musi być komplement, bo na przykład ta osoba przychodzi przez bardzo ciężki moment w swoim życiu i schudła, dlatego że jest po prostu non-stop, zestresowana i nie może jeść. Także tutaj bardziej bym się skupiła może na tym, co doceniamy w tej osobie. Na przykład, jeżeli ktoś schudł szybciej niż my, no to możemy sobie tutaj właśnie połączyć tą metodę, o której ja też wspomniałam, że. Możemy wykorzystać tą sytuację, żeby się dowiedzieć, jak ta osoba to zrobiła, możemy ją skomplementować i powiedzieć, że wow, naprawdę widać Twoje wysiłki i bardzo się cieszę, że, że ci wyszło. Też bym tak chciała. Mogłabyś mi doradzić, jak to zrobiłaś, albo co się stało, że nagle poszło to u Ciebie do przodu. I zobaczcie, że w takiej sytuacji to jest taka naprawdę sytuacja win-win, dlatego że ta osoba będzie podbudowana, będzie miała do was bardzo dobre nastawienie, o wiele chętniej podzieli się tą swoją wiedzą, niż gdybyście powiedziały coś w stylu, że często właśnie jak gdzieś tam zaczyna nas ta zawiść kuć, pojawia się też takie umniejszanie, że no, ale schudłaś fajnie, fajnie, tylko uważaj, żebyś za dużo nie popłynęła. No więc to jest taka trochę taki passive-aggressive, no nie? Jakby komplementujesz kogoś, ale z drugiej strony wbijasz szpilkę i po czymś takim no ta osoba na pewno nie będzie miała ochoty się z Wami podzielić ani swoją wiedzą, Pewnie szybko skróci temat i na pewno to spotkanie szybko dobiegnie końca. Więc zobaczcie, że też od naszego nastawienia bardzo, bardzo dużo zależy, jak ta druga osoba się na nas otworzy. I um, sytuacja win-win, dlatego że kiedy ta druga osoba się na nas otworzy, to my też z tego możemy dużo skorzystać: zaczerpnąć tą um, jej energię, tą jej wiedzę um, i po prostu wspólnie się pomotywować. Więc komplementujmy się, nie brnijmy w tą zawieść, zapamiętajcie ten przykład, bo wydaje mi się, że on jest taki bardzo namacalny, tak, z tymi znakami, jakby to, że te emocje są w nas, egzystują, to nie znaczy, że my musimy w nie brnąć. Nie musimy jechać na Gdańsk, jak jedziemy na Warszawę. I, i pamiętajcie, że to jest naprawdę ludzkie, czuć takie rzeczy. Ale warto po prostu prowadzić ze sobą taki wewnętrzny dialog, żeby jakoś z tych emocji się powolutku wyprowadzać, żeby one już nas po prostu w tą stronę ich nie ściągały. I chyba to tyle, co ja chciałam powiedzieć w tym odcinku podcastu, bo widzę, że się nagrywa i do Was dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, może chcecie. Jakiś konkretny konkretną sytuację tutaj podać, żebym Wam pomogła, to chętnie odpowiem na wszystkie wasze wątpliwości. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać na moim blogu przez 2 t na moim Instagramie i na Facebooku pod tą samą nazwą Witalna. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjaśniłam Wam dobrze swój punkt widzenia na ten temat. Ja to też zawsze powtarzam. Wy nie musicie się ze wszystkim, co ja mówię, zgadzać. Natomiast zawsze zależy mi na tym, żeby pobudzić u was jakieś takie myślenie, tak? Nawet jeżeli to by miało być na drodze tego, że mm, ja się nie zgadzam z tym, co mówi Kinga. Ok, masz prawo się nie zgodzić. Ja nie mam monopolu na y, wiedzę i nigdy wam nie mówiłam, że to, co ja mówię, to jest święta prawda objawiona. Y, natomiast jeżeli y, pobudzi się u was już takie myślenie, że okej, okay, ja się nie zgadzam z Kingą, więc co ja na ten temat myślę, i jeżeli to Wam pomoże w. Y, Waszym życiu i percepcji Waszych emocji i nastrojów, to ja już będę spełniona. Także bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że ten live się zapisze, że wszystko pójdzie dobrze z podcastem i widzimy się za tydzień.